Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Cieszę się, że zaczęliśmy rok szkolny, ale oprócz też roku szkolnego zaczynam rok katechetyczny, a przy roku katechetycznym przygotowanie do bierzmowania. I pierwszy przystanek w naszym przygotowaniu do bierzmowania będziemy mogli mieć w Piszczynie 1 października. Co tam będzie? Będą trzy fajne rzeczy. Po pierwsze, duchowo będziemy mogli się spotkać z Bogiem, z drugim człowiekiem, z księdzem, z siostrami zakonnymi, katechetami w świadectwie, w modlitwie, w spowiedzi, w konferencjach, bardzo pięknym przeżyciu nabożeństwa eucharystycznego i adoracyjnego, gdzie każdy z nas będzie mógł wyjść i otrzymać Słowo Boże od Jezusa Chrystusa. Każdy z nas będzie mógł podjąć świadomą decyzję tego, że rzeczywiście ten rok przygotowania do bierzmowania Ty chcesz zacząć. Nikt Cię do tego nie zmusza, a zachęcamy, żeby właśnie zacząć to w jednym miejscu razem z całą młodzieżą. Więc będzie oprócz duchowego i duchowo mocnej dawki druga rzeczywistość. Największy w Lublinie tunak wykonany razem, więc bardzo serdecznie zapraszamy, żeby Ciebie tam nie zabrakło, bo wtedy spróbujemy najpiękniej i najlepiej, jak tylko potrafimy, razem z księżmi, którzy będą chcieli i z Wami zatańczyć tunaka. I trzecia rzecz, bardzo serdecznie też zapraszam, uwaga, te osoby, które stanowią jakąś grupę przygotowania do bierzmowania, żeby razem się skrzyknęli i w ile Was będzie, czy to będzie 15 osób, czy będzie 40, na TikToku spróbowali nagrać o bierzmowaniu filmik. Inwencja twórcza, niech ten Duch Święty już tchnie, niech już rozpala, niech już pobudza. Najlepsze filmiki, które albo przez księży, albo przez katechetów, albo bezpośrednio wyślijcie tutaj na link pod spodem, CDM, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublina, będzie wstawione na ich TikToka. Oczywiście serdecznie bardzo zapraszamy na ich TikToka, tutaj jest link do odwiedzenia, ale najlepszy TikTok, który zrobicie, który wyślecie, czy przez katechetę, przez księdza, czy sami, zostanie nagrodzony, więc mamy specjalne nagrody dla Was, z czego się bardzo cieszymy, więc serdecznie zapraszamy. 1 października, spotkanie duchowe, spotkanie formacyjne, spotkanie taneczne i spotkanie TikTokowe. Do zobaczenia.